Dzień dobry, to znowu ja, Combo, i kolejny odcinek FIM Speedway Grand Prix, czyli znowu Żużel, znowu Maciek i kolejne kroczki po Mistrzostwo Świata w czarnym sporcie. Tak jak obiecałem, moi drodzy, dążymy do celu powoli, z takim, można powiedzieć, małym dystansem, także jest wszystko bardzo dobrze. Oczywiście, garaż, tutaj po ostatnich przebojach musimy naprawić aż dwa silniki, bo oba są bardzo potrzebne. Widzieliście to w poprzednim Grand Prix. Na tym pierwszym standardowym, defaultowym silniku nie szło nam za bardzo. Drugi silnik, mega przystosowany do jazdy po długich torach. No i tylko szybka zmiana silnika i jesteśmy w grze dalej i wygrywamy to Grand Prix, co jest bardzo ważnym aspektem. I co, sprzęgło? Sprzęgło mamy tutaj akurat w wersji RCL 011. Myślę, że to jest sprzęgło, które nam wystarczy. Oczywiście opony, bo tutaj cały praktycznie zapas poszedł na tamtą Grand Prix. Ramę mamy najlepszą, także to jest też bardzo dobra, fajna sprawa. Naprawiamy ją oczywiście. No i olej, którego mamy jeszcze 2-3, to wystarczy, mamy 2000. Możemy zainwestować, może nie, myślę, że na razie podtrzymajmy te pieniądze, one się mogą przydać. Moi drodzy, 272 metry długość toru w Sztokholmie, który nazywa się Tegera. No i co? Myślę, że warto zrobić sobie trening. Friends Arena, Sztokholm, 10. runda FIM Speedway Grand Prix. No, Maciek na pewno będzie walczył z Gregiem Hancockiem o zdobycie tego Mistrzostwa Świata. Ty Wolfenden po ostatnim Grand Prix troszkę stracił, ale nie przekreśla go to z walki o pierwsze miejsce. No i stadion przepiękny, stadion jest kosmiczny, jest mega zarąbisty. Silnik oczywiście zmienimy sobie na tego LGMA10, czyli tą standardową 500. Pojedziemy na razie na defaultowych ustawieniach i na tym silniku, i na przekładniach. Zobaczymy, ten tor jest krótki, zobaczcie. Zaraz przy starcie mamy wiraż. To nie jest taki tor jak był w Słowenii, który był piekielnie długi. On jest praktycznie o 100 metrów wolniejszy. A jednak dotkliśmy taśmy. On jest o 100 metrów praktycznie krótszy, więc tutaj nie będzie nam się liczyła prędkość maksymalna na prostych, ale będzie się liczyła płynność tego silnika, płynność pracy tego silnika na zakrętach, żeby ten motor naprawdę dobrze przechodził przez te zakręty w miarę szybko i przyczepnie. Zobaczymy. Jest start. Dobre przyspieszenie. Ten silnik naprawdę ładnie pracuje na zakrętach, chociaż tu na niskich obrotach. Bardzo krótkie są te proste, podobnie jak na Stadionie Narodowym, gdzie Stadion Narodowy nie jest jakby stworzony do zmagań żużlowych, no ale starają się tam robić od czasu do czasu runda Grand Prix, nawet teraz co roku systematycznie, ale nie ukrywajmy, nie jest to stadion, na którym żużlowcy czują się znakomicie. Oczywiście, że kibice robią wszystko, żeby żużlowcy czuli się znakomicie, ale jeżeli chodzi o jazdę motocyklem żużlowym, no to nie ma jednak tego odejścia, jeździ się praktycznie w jajku, czyli cały czas pochylony na tą lewą stronę, bo nie ma gdzie tam uciec. Oj, teraz tutaj wypadek, nie wiem dlaczego. Tutaj by trzeba było raczej chyba popracować nad właśnie momentem obrotowym. I troszkę dźwigniemy tutaj obroty, przełożenie też możemy dźwignąć. Spróbujmy ostatni raz trening. Bo coś się tam kleił ten motor, niedobrze zbierał ten żużel. Może teraz będzie lepiej, zobaczmy. Taśma. Samemu jest ciężko, wam powiem, bo nie czuję się tego, tak jak stoi czterech zawodników. Znowu się przestawił ten motor. Nie, jest okej, tutaj spadło, dobra, dawaj jeszcze raz. Ostatni raz, próbujemy. Już oczywiście wyczekam tą taśmę, żeby przejechać równo 4 okrążenia. No i będziemy zaczynali, moi drodzy, 10. rundę Grand Prix w Sztokholmie, w Szwecji. Coś źle zbiera ten motor. Chyba, że to kolejny się robią. Strasznie mocno spada od tych obrotów. Bo na wirażu no to mamy blisko 80-76 na godzinę. To jest bardzo mało. Czy trzeba by było tutaj, myślę. Kurde, ale zapierniczyliśmy teraz bandę. Dobrze, że ona jest stłumana. Dobra.
Dziwnie się zachowuje ten motor. Na pewno nie będzie łatwo. Ten tor jest jakiś przykry. O, teraz ładnie zrobiliśmy. 50 sekund wychodzi mniej więcej przejazd, znaczy mniej więcej. Tutaj w miarę ten motocykl płynnie szedł, także 50 sekund, myślę, że 52 sekundy to jest taki standardowy przejazd na tym torze. Moi drodzy, Tegera, Sztokholm, 10 runda. Witamy Was bardzo serdecznie. Maciek będzie robił wszystko, żeby uciec Gregowi przed kolejną rundą. No ale to jest żużel. Tutaj wszystko się może zdarzyć. Jeden mały błąd. To jest też tylko silnik. On nie zawsze musi działać, ale zobaczymy. Runda 10, Sztokholm. Witam wszystkich, którzy tutaj z nami są. Zaczynamy. Rozpoczynamy turniej. Mam nadzieję, że będziemy świadkami wspaniałych zawodów. Ja wam powiem, że jestem podjarany, bo wyższy moment, większa ryzyko awarii silnika, ale im wyższa wartość, tym większe przyspieszenie. Tutaj sobie to dźwignijmy, obniżmy te obroty. Będziemy widzieć, bieg czwarty, moi drodzy. Pierwszy bieg Maćka Janowskiego z toru pierwszego w kasku czerwonym, drugi tor Petersen w kasku niebieskim, trzeci tor Chris Holder w kasku białym i na czwartym torze Krzysiek Kasprzak w kasku żółtym. Zaczynamy. Trzymajcie mocno kciuki. Łapkujcie, jeżeli wam się podoba. Bo to jest bardzo ważny wyścig dla Maćka. Pięknie trafił Maciek. Pierwszy. Ależ tutaj... No ale to było przecież jak wykluczenie. Od wewnętrznej stoją Nicky Pedersen. Nie wypowiadam się. Dla mnie decyzje sędziowskie w żużlu czasem są niezrozumiałe i naprawdę zaczynamy znowu z wielkiego C. Zasmakuje goryczy porażki? Ja nie wiem, czy ten motor jest przygotowany, czy ten silnik jest przygotowany do tej walki. Dźwigamy tutaj po jednym ząbku. Bieg siódmy. Chwila koncentracji. Maciek musi wziąć się do roboty. Maciej Janowski. Dzika karta. I najbliżej bandy Andreas Jonsson. Wystartowali. Przysnął. Łokieć, łokieć. Równy start całej czwórki. Dobrze, Maciek. Matej Żagar. Ale będzie ciężko, chociaż po wewnętrznej Maciek atakuje. Jest teraz na drugim miejscu. Matej Żagar jest na torze na miejscu pierwszym. Ale Maciek będzie walczył na pewno. Będzie chciał dogonić tutaj kolegę. Na prowadzeniu Matej Żagar, a za nim Andreas Jonsson. Wyprzedza rywala. Chwila mrożąca krew w żyłach. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Wejście w ostatni łuk. A i drugie miejsce jednak. Wjeżdża na metę. No, ale są punkty. Zaczynamy identycznie jak w Słowenii. Starcie dwóch dotąd niepokonanych zawodników. Który wyjdzie zwycięsko z tej walki? No, Maciek będzie musiał tutaj... Ja nie wiem, czy nie ma na przykład ciśnienie oponach. Zobacz, że ono wpływa na przyczepność maszyny. Wyższe ciśnienie sprawi, że motocykl będzie bardziej rozproszony na łukach. Może dźwignijmy troszkę. Dźwignijmy troszkę. I zobaczmy, co się teraz będzie działo. Bieg dziesiąty! My jedziemy dalej na tych oponach. Dobra, trudno. Troszkę będą zjechane. Trzymajcie kciuki. Bieg dziesiąty. Bardzo ważny dla Maćka. Muszą być punkty. Trafił Maciek! Niebezpieczna sytuacja. Równy start. Ale tam troszkę zepchnięty po wewnętrznej. Maciej Janowski. Ostatni. Ale jak? Jak nas wyrzuciło? Maciek musi gonić. Jarosław Hampel, wyprzedzony. Maciej Janowski. Po wewnętrznej? Tak jest. Jest drugi. Pierwszy Tomas Jonasson. Tuż Jarosław Hampel. Wysuwa się na prowadzenie. Niebezpieczna sytuacja. Świetnie, Maciek. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Na prowadzeniu Jarosław Hampel. Jarosław Hampel.
teraz blisko, teraz blisko. Dawaj Maciek, dawaj Maciek, dawaj Maciek. Nie zdążymy już, niestety punkcik tylko. Bardzo dobre czasy, poniżej 50 sekund. To są naprawdę bardzo dobre czasy. Ale z taką ilością oczek my nie będziemy mieli możliwości walczyć. My musimy teraz wygrać. To będzie 6 punktów. I to będzie naprawdę bardzo ważny bieg. Tutaj na pewno musimy wymienić opony. Tutaj na pewno musimy, chyba że ryzykujemy i zmieniamy silnik. Możemy tak zrobić. Podobnie było w tamtym Grand Prix. To może nam uratować życie. Obroty zbyt duże, no bez przesady. Ten silnik na defaultowych obrotach ma 1000, chyba tak. Dodamy mu 1300 i dźwigniemy mu troszkę. Albo zostawmy defaultowo. Bieg 16. Bieg czwarty dla Maćka na torze czwartym wraz ze swoim rywalem. Zobaczcie, Greg Hancock przewaga nad Maćkiem już 6 punktów. Robi się piekielnie trudno. Niby medium, a jednak nie ma łatwo. Trzymajcie kciuki. Maciek musi teraz trafić. Troszkę spóźnił. Ale jest ten bardzo szybki silnik. Świetnie Maciek, świetnie Maciek, pierwszy. Ten silnik jest bombowy. Idzie jak bombowiec Maciek. Patrzcie to, po wewnętrznej. Ale się nim jeździ teraz dziko, masakrycznie dziko. Sytuacja zmienia się diametralnie. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Co jest z tym motorem? Jason Doyle dał się wyprzedzić rywalu. Wejście w ostatni yes. Jest! Boże święty, co to jest za dzikus ten motocykl? Ale dojechaliśmy. Masakra, co to się działo z tym motorem teraz? Sprzęgło dostało po dupie i to grubo. Rama też dostała po dupie, widzieliście? No i bardzo ważny wyścig. Bardzo ważny wyścig dla Maćka. Trzeba gonić Grega Hancocka. Piekielnie będzie trudno, ale musimy dać radę. Trafił Maciek! Ależ będzie walka! Jest! Harris wykluczony. Ja już myślałem, że to ja, ale utrzymał się Maciek na tym zakręcie. No i w trójkę pojadą. Było tam piekielnie ciasno na tym zakręcie. Nie, ten silnik wchodzi nam na zbyt duże obroty. Zbyt duże tam przekładnie. Wszyscy na to, że od lewej strony. Będzie trudno, no ale trzeba walczyć. Taśma w górę. Trafił Maciek. Ramię w ramię, już od startu. Mikael Jebsen-Jensen spada na... Ależ teraz będzie tutaj walka. Mikael Jebsen-Jensen wyprzedza rywala. Świetnie, Maciek wchodzi na tę drugą pozycję i już atakuje Taiwo Findena po wewnętrznej. Dał się wyprzedzić rywala. Niebezpieczna sytuacja. Jeszcze dwa okrążenia. Maciej Janowski, Mikael Jebsen-Jensen. Świetnie Maciek, robi sobie przewagę. Okej, ostatnie okrążenie. Czyli ten silnik jest lepszy. Jest cholernie lepszy ten silnik. Ostatni wiraż. Już raczej Jensen nie dogoni Maćka. Jesteśmy w półfinale Grand Prix. No i 3 punkty traci. 3 punkty. Znowu na ostatni dzwonek wskakujemy do półfinału, ale 3 punkty tracimy do Grega Hancocka. Pamiętajcie, on miał 2 punkty przewagi w klasyfikacji generalnej. Ale nie ma! Nie ma Grega Hancocka w finale. Nie ma Grega Hancocka w finale. To pozostaje nam tylko odrabiać tą stratę w tym Grand Prix, no i powiększać przewagę w klasyfikacji generalnej, moi drodzy. Zmieniamy sobie oponki, oczywiście. Ciśnienie, dorzućmy ciśnienie. Przełożenie myślę, że możemy zostawić.
No moc silnika tutaj nam troszkę wzrasta, ale niestety ten motor jest już troszkę wymęczony. Dwóch Polaków w półfinale. W czerwonym kasku Ty Wolfinger. W niebieskim Jarosław Hamel. Jeżeli ktoś nie subuje tego kanału, a lubi żużel i chce emocje, też między innymi w innych grach, to teraz zostawia suba, a my lecimy. Poszedł Maciek, trafił! Ależ znowu tam wyszedł za szeroko, będzie atakował po wewnętrznej? Jeszcze nie. Po zewnętrznej teraz Maciek. Po zewnętrznej. Ależ teraz tutaj stawka ma dobrze przygotowane maszyny. Musi po wewnętrznej Maciek coś zaatakować. Po zewnętrznej. Bardzo szeroko Maciek, ale teraz chyba zaatakuje po wewnętrznej, tak jest. Tylko dwójka awansuje do finału. Musi coś Maciek zrobić. Jeszcze jedno okrążenie i poznamy zwycięzcę. Ty Wolfinger prowadzi od początku wyścigu. Jest Maciek. Maciek jest już drugi. A może być pierwszy? Nie, drugi. Ależ tam przywalił w tą bandę. Ale jesteśmy w finale. Motor się troszkę uskodził. No i punkt tracimy do remisu z Gregiem Hancockiem. Ale mamy finał. I tu musimy wszystko postawić na jedną kartę, czyli nawet zaryzykować defekt motocykla. Czy warto? Ciężko mi powiedzieć, no musimy spróbować. Ja tutaj dźwignę, tutaj też dźwigniemy. Strasznie jest obita rama, zobaczcie. Weźmiemy sobie nowy komplet opon na finał, bo mamy jeszcze, to jest też bardzo ważna sprawa. No i cóż, finał! Moi drodzy, finał Grand Prix Szwecji. Ja wam powiem, że mi serce bije teraz niesamowicie, bo jeżeli to wygramy, to zrobimy sobie przewagę o kolejne dwa punkty nad Gregiem Hancockiem i zostaną nam już tylko dwa Grand Prix. Także jest to bardzo ważny finał. No ale wszystko w nogach, w rękach i motorach tutaj tych zawodników. O, świetnie, świetna pasa Maćka. Drugi finał. Trafił. Troszkę znowu tam go wyniosło, ale Maciek atakuje. Po zewnętrznej. Wejdzie tutaj między chłopaków. Jest drugi. Nie, 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 bo to jest finał. Jest. Ustał, ustał. Teraz trzeba gonić. Trzeba gonić, Maciek, dawaj. Nie poddawaj się. Ładnie, Maciek, po wewnętrznej będzie. Jest drugi. Ależ poszedł, Nicky Petersen. No nie dogonimy go. Defekt, defekt. Tak jest. Mamy defekt. Postawiliśmy wszystko na jedną kartę. No i niestety. No i niestety nie mamy tego mistrzostwa. Ale ja się cieszę, bo walka była zacięta. Widać, że Maciek jest przygotowany do dalszych emocji, do dalszych walk. No nic, dzisiaj mamy finał, ale mamy troszkę gorzki finał, bo zaliczyliśmy defekt. Aha, jeszcze jest powtórzony ten wyścig. No to zobaczmy go. Zaliczyliśmy defekt, nie ma nas w finale. W finał jadą Petersen, Wolfinger i Jonsson. No i zobaczmy. Bez punktu Maciek. Ja myślę, że Nicky Petersen będzie tutaj bardzo mocno walczył, chociaż teraz jest ostatni. Nicky Petersen, ostatni. No Nicky jest ostatni, to trzeba cofnąć tutaj, bo Ty Wolfinger walczy z Jonssonem. No Nicky już chyba raczej nie da rady. Możliwe, że też motor już mu jakby troszkę odmawia posłuszeństwa. Ale Jonsson walczy, on jest u siebie, jego publiczność niesie go do mety. Świetnie to wygląda, no Ty Wolfinger atakuje po wewnętrznej i Ty jest pierwszy. Czy Jonsson, czy Ty blisko krawężnika, ostatni łuk i to Ty Wolfinger wygrywa Grand Prix Szwecji w Sztokholmie na arenie Tegera. Dalsze miejsca na podium zajęli Andreas Jonsson. No my kończymy na czwartym miejscu, tuż za podium, z 11 punktami. No i cóż, tyle moi drodzy.
Niestety, no czasem tak bywa, że nawet jakby człowiek chciał, to maszyna mu zabroni. Ale myślę, że nie ma tragedii. Czwarte miejsce, straciliśmy tylko punkcik do Grega Hancocka. No i zobaczcie, zostały dwa biegi. A Taiyo Finden, wygrywając Grand Prix Szwecji, przybliżył się jeszcze bardziej do chłopaków, czyli Janowski, Hancock, Wufinden. To jest na pewno ta trójka, która będzie walczyła o mistrza świata. No i cóż, w tym odcinku to, moi drodzy, będzie na tyle, bo trzeba przygotować się na kolejne dwa bardzo trudne wyścigi. Jeżeli chcecie więcej coś na temat combo, wszystkie linki macie pod filmem. Tam możecie zobaczyć, co się dzieje na Facebooku, co się dzieje na Instagramie u combo i tyle. Do zobaczyska, moi drodzy, do zobaczyska. Spotykamy się już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.